Dzisiaj do egzaminu dojrzałości podejdą piłkarze Wisły Płock, czyli Mateusz Lewandowski i Piotr Pyrdoł. Cześć. Siemka. Cześć. Weszło. Quiz, egzamin dojrzałości, przebiegać będzie w czterech rundach. W pierwszej rundzie ekstraklasowi młodzieżowcy odpowiedzą na trzy pytania z wiedzy o PKO Bank Polski Ekstraklasie, trzy pytania z wiedzy o światowym futbolu i jedno wybrane poprzez oficjalny quiz Ekstraklasy. W drugiej rundzie, zatytułowanej Kim jestem, uczestnicy muszą odgadnąć postać bądź zespół z wykorzystaniem maksymalnie 5 podpowiedzi. Każda wykorzystana podpowiedź to 2 punkty mniej. W trzeciej rundzie, zatytułowanej Kto zagrał w tym meczu, uczestnicy losują mecz z przeszłości i wybierają zespół, którego skład zamierzają wytypować. Za każde poprawne nazwisko otrzymują punkt. Na zadanie mają 3 minuty. W czwartej rundzie, zatytułowanej Ilu wymienisz, uczestnicy mają 90 sekund na podanie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na przykładowe pytanie Wymień polskich medalistów Mistrzostw Świata. Pierwsza runda, pierwsze pytanie. Ile bramek w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy załadował Patryk Tuszyński? 0, 1, 2 czy 5? Dwie. Tak jest, dwie bramki. Tak jest, trzeba wiedzieć. dużo do liczenia nie ma tam, także można było to zapamiętać. Drugie pytanie. Która drużyna w tym sezonie ligowym remisowała najwięcej razy? Odpowiedź A. Krakowia, odpowiedź B. Lech Poznań, odpowiedź C. Wisła Płock, czy odpowiedź D. Stal Mielec? Stal Mielec. No i tutaj akurat błąd, ponieważ poprawną odpowiedzią jest Krakowia, która zremisowała 8 spotkań. Jakie najwyższe miejsce w historii, swojej historii, zajęła Wisła Płock w Ekstraklasie? 5, 4, 8 czy 12? 4. Tak jest. To było 4 miejsce, więc wszystko przed wami, żeby jeszcze zrobić jakiś medal dla nawciarzy. Troszeczkę wyjdziemy poza naszą ligę, chociaż pierwsze pytanie jest trochę też związane z naszą ligę. W jakim włoskim klubie grał Mateusz Lewandowski, który nie jest Mateuszem Lewandowskim siedzącym koło Piotra Pyrdoła? Siena, Virtus Entella, Cagliari czy Frosinone? Nie wiem, stary, ja to nie mam pojęcia. Frosinone to musieli grać. To nie, to raczej nie wiem. Przedostatnie było Cagliari, nie? A jeszcze raz, pierwsze dwa, Siena i to drugie? Virtus Entella. Pierwsze czy drugie? Nie wiem, bo to strzelę. Nie wiem, pierwsze to pierwsze daję. Niestety, chodzi o Virtus Entella. Ale wiesz, to skoro pół na pół, bo dobrze. Tak. Trochę bardziej brzmi to jak pizzeria niż zespół, więc nie dziwię się, że nie wiedzieliście. Kolejne pytanie. W którym z tych klubów grał kiedyś Frank Ribéry? AC Milan, Dijon, Olympique Lyon czy Galatasaray? Dijon to jest francuska? Dijon to jest francuska, no. Galata i jaka jeszcze? Olympique Lyon, Dijon, Milan. Dijon. No i to było podchwytliwe, bo nie grał w Dijon. Wyobraźcie sobie, że miał epizod w Galatasaray. Nie, mało kto o tym pamięta. Ale powiem wam, że mało kto o tym pamięta, także nie ma się czego wstydzić. Które zdanie jest fałszywe? Szwedzi mają więcej medali Mistrzostw Świata niż Anglicy. Polacy mają więcej medali Mistrzostw Świata niż Anglicy. Anglia w finale mundialu w 66 roku pokonała Włochów. Anglia na ostatnim mundialu zajęła 4 miejsce. A ta skala trudności będzie szła w górę cały czas, to już możemy kończyć ten kurs. To jest najtrudniejsze pytanie, jakie przygotowałem. To jest nieprawdziwe, tak? Tak. Polacy mają więcej medali Mistrzostw Świata niż Anglicy. Takie jest zdanie, tak? Tak. To o tym finale. Tak, tak, co? Pokonali chyba tam Niemców. Co? Dobrze, pokonali w tym finale Niemców. A o dziwo, my i Szwedzi mamy więcej medali niż oni. Co jest dość nieprawdopodobne, ale tak rzeczywiście jest. I ostatnie pytanie w tej rundzie, które pochodzi z oficjalnego quizu Ekstraklasy. Który z wymienionych klubów prowadził Kazimierz Górski? Górnik Zabrze, Legia Warszawa, Wisła Kraków czy Lech Poznań? Ja tak pierwsze co Górnik przy do głowy. Górnik Zabrze, Legia, Lech i...
Wisła Kraków. Mhm. Legia może? Dajmy na Legię może. Dobra, to Legia. I to jest prawdziwa odpowiedź, prawidłowa. Były klub Piotrka, Legia Warszawa. Przechodzimy do drugiej rundy. Tutaj pięć podpowiedzi. Kim jestem? Po każdej odpowiedzi możecie odpowiadać. Jeśli znacie odpowiedź, jeśli nie, radziłbym nie próbować, tylko prosić o kolejną. Ale wówczas możecie stracić, tracicie dwa punkty za każdym razem, za każdą podpowiedź. No to lecimy. Podpowiedź numer jeden. Jestem Polakiem i pochodzę z Raciąża. Dalej. Podpowiedź numer dwa. 14 razy zagrałem w reprezentacji Polski. Dalej. Za granicą reprezentowałem m.in. barwy Gęgąu. Dalej. Teraz jestem ekspertem telewizyjnym, choć jeszcze niedawno byłem dyrektorem sportowym. To dyrektor Jóźwiak. Tak jest, Marek Jóźwiak. Nie wiedzieliście, że grał w Gęgąu? A ty wiedziałeś, zanim sprawdziłeś? Oczywiście. Cała Polska o tym mówi. Trzecia runda, przedostatnia runda. Kto zagrał w tym meczu? Losujecie mecz, potem wybieracie drużynę, z której będziecie wybierać zawodników, typować, którzy wystąpili w pierwszej jedenastce, więc poproszę was o los A, B, C lub D. No C. Okej. Okay. I wylosowało wam mecz Polska-Korea Południowa, Mundial 2002. Potrzebuję od was 11 zawodników. Nie, zmieniamy to C. Już nie można, już za późno. To nie było tak dawno. Mieliście wtedy, no byliście młodzi. Trzy lata. Ale coś, 3 minuty to nie jest tak... Do zmiany jestem. Mało czasu. To my już prędzej z Korei wymienimy. Strzelbę. Coś strzelicie. Dudek? Tak. Szynówek? Tak. Mariusz Lewandowski? Nie. Jacek Bąk? Tak. Żurawski? Tak. Baszczyński? Nie. Mularek? Nie. Kosowski? Nie. Szymkowiak? Nie. Zaciężary. Jeszcze sporo czasu. 2 minuty. Wosacki? Nie ten mundial. No sorry. To ja jednym okiem oglądałem, jak miałem 3 lata. Był taki ciekawy napastnik wtedy. Oj, Sadeba? O, właśnie. No jeszcze paru piłkarzy wam zostało. Nie Krzynówek nie tak. Nie, Krzynówek był chyba, czy nie? Krzynówek już był. Błaszczykowski to chyba był wcześniej, co? Nie, on żył w Błaszczykowski? No, możemy zobaczyć. Nie. Za wcześnie. Niewiele starszy od was był wtedy Błaszczykowski. Ciężar. Brzęczek. Nie. Nawałka. Szarmach. Nie. Dejna też nie. No, jeszcze wam zostało 40 sekund, słuchajcie. Coś jeszcze wymyślicie? No daj podpowiedź jakąś jeszcze od jakiegoś zawodnika. Ekspert telewizyjny, wyrazisty. Kazimierz Węgrzyk. Na szczęście nie. No to Kamil Kosowski to brzmi na samą grę w reprezentacji. Nie. Żebłakow?
Tak. Dobra. A żelazki miał brata? Żelazki miał brata. Coś na siedem. Tak, warcie teraz gra. Koniec. Zabra... Weź wymień kogoś jeszcze, ciekawe czy... Tomasz Hajto, jeśli wam... mogliśmy powiedzieć, no. Podpowiadam wam Tomasza Hajtę, zabrakło wam na przykład jeszcze Marka Koźmińskiego. Nie, gdzie? Piotra Sierczewskiego. Musicie w ciągu 90 sekund wymienić polskich piłkarzy, którzy kiedykolwiek zagrali we francuskiej Ligue 1. Gotowi? Start. Ireneusz Jeleń. Tak. Pawiak, Grosicki. Marek Jóźwiak. Gęgą. Maciej Rybus. Ja tylko Jelenia znam, nie wiem co kto grał jeszcze. A ilu ich było? Sporo. Tomasz Wieszczycki, czy nie? Czy to nie liga? Tak. Mówiłeś Milik? Tak, Le Havre. Milik? Milik. Tak. Kurzawa, nie? Też. A Stępiński? Słucham? Stępiński, czy nie? Tak. Nont. Kamil Glik? Tak. Co jest bołnierzy? Majecki? Majecki. Tak. Bułka? Tak. Perkis. Tak. Nie mogę na nim się wyjaśnić. No i gratuluję. Obraniak, nie? Obraniak, no. Ale już po czasie, bo właśnie minęło 90 sekund. Nie, wodasz, musisz zaliczyć. Obraniaka za pamięć. No dobrze, to 9. W trakcie 90 sekund. Nie tak zły wynik. Jesteście zadowoleni z swoich osiągów w tym, że quizie? Nie najgorzej, ale raczej strzelba niż wiedza, więc... Tego Marka Jóźwiaka mogliście wiedzieć już po Gęgą, a tak to nie można mieć pretensji. To może jeszcze mogliśmy Tomka Hajtę wymienić. Tak, to prawda. To już max, już więcej się nie dzieje, więc i tak spoko. Nie? Dziękuję wam bardzo. Naszymi gośćmi był Mateusz Lewandowski i Piotr Pyrdał z Wisły Płock. I do zobaczenia w następnym odcinku.